Po bardzo emocjonującym meczu piłkarze Lecha Poznań wygrali z Jagiellonią Białystok 1-0. Bramkę na wagę 3 punktów strzelił w 44 minucie Gergo Lovrencic. Dla wypożyczonego z Lombardu Papa Węgra było to czwarte trafienie w czwartym kolejnym meczu. Dzięki temu zwycięstwu Lech ma na koncie 51 punktów i do liderującej Legii, która bezbramkowo zremisowała w Gliwicach, traci już tylko 2 oczka. Pocierpieliśmy trochę, ale tak bywa. Tak jak mówię, no ostatnio gramy naprawdę fajnie, strzelamy dużo bramek. I tutaj tak naprawdę nastawialiśmy się na zwycięstwo, na nic innego. 12. wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie piłkarze Lecha Poznań okupili jednak zdrowiem i cierpieniem. W spotkaniu z Jagą Jaspin Burić przy jednej z interwencji złamał palec i nie zagra już do końca sezonu. Na noszach boisko opuścił za to Bartosz Szusarski, który zderzył się z Ugoczukwu Łukachem. Najlepszy strzelec Lecha zmaga się z bólem kręgów szyjnych. 4 gole padły w spotkaniu Lecha z Jagiellonią w młodej ekstraklasie. Podopieczni Patryka Kniata na boisku w Popowie do przerwy prowadzili 2-0 po golach Kownackiego i Wita z rzutu karnego. Po zmianie stron dla Jagi trafiali Mackiewicz oraz Drażba i mecz skończył się podziałem punktów. Smutna wiadomość nadeszła ze Sztokholmu. W wieku 32 lat zmarł były bramkarz Lecha Iwan Turina. Chorwacki golkiper, który ostatnio grał w AEK Solna, bramki kolejorza bronił w sezonie 2008-2009 i zdobył z Lechem Puchar Polski. W sobotę w ramach 25. serii spotkań w T-Mobile Ekstraklasie piłkarze Mariusza Rumaka podejmą Wisłę Kraków. Biała Gwiazda jest obecnie tylko cieniem wielkiej drużyny sprzed lat i plasuje się dopiero na 9. miejscu w ligowej tabeli. Wiślacy nie biją się więc już o nic, zaś Lechici wciąż wierzą w dogonienie warszawskiej Legii.